Policzmy od 1 do 10. 1.5. Dziękujemy za oglądanie. Subskrybuj nasz kanał. Nauczmy się warzyw. Co to za warzywo? Ziemniak. Co to za warzywo? Pomidor. Co to za warzywo? Cebula. Co to za warzywo? Marchewka. Co to za warzywo? Bakłażan. Co to za warzywo? Dynia. Co to za warzywo? Groszek. Co to za warzywo? Kapusta. Co to za warzywo?
papryka. Co to za warzywo? Kolendra. Dziękujemy za oglądanie. Subskrybuj nasz kanał. Nauczmy się zwierząt w zoo. Co to za zwierzę? Tygrys. Co to za zwierzę? Małpa. Co to za zwierzę? Niedźwiedź. Co to za zwierzę? Jeleń. Co to za zwierzę? Lew. Co to za zwierzę? Słoń. Co to za zwierzę? Królik. Co to za zwierzę? Lis. Dziękujemy za oglądanie. Subskrybuj nasz kanał. Znajdź liczby. Czy potrafisz powiedzieć, ile razy numer 1 pojawia się w bańce? Tak, dokładnie 5 razy. Czy potrafisz powiedzieć, ile razy numer 3 pojawia się w bańce? Tak, dokładnie 2 razy. Czy potrafisz powiedzieć, ile razy numer 7 pojawia się w bańce? Dokładnie, tylko raz. Yeah!
Czy potrafisz powiedzieć, ile razy numer 8 pojawia się w bańce? Tak, dokładnie 4 razy. Czy potrafisz powiedzieć, ile razy numer 2 pojawia się w bańce? Tak, dokładnie 3 razy. Czy potrafisz powiedzieć, ile razy numer 7 pojawia się w bańce? Dokładnie, tylko raz. Czy potrafisz powiedzieć, ile razy numer 4 pojawia się w bańce? Tak, dokładnie 5 razy. Czy potrafisz powiedzieć, ile razy numer 9 pojawia się w bańce? Tak, dokładnie 2 razy. Czy potrafisz powiedzieć, ile razy numer 6 pojawia się w bańce? Tak, dokładnie 3 razy. Dziękujemy za oglądanie. Subskrybuj nasz kanał. Nauczmy się kolorów. Jaki kolor mają te kredki? Czerwony. Jaki kolor mają te kredki? Niebieski. Jaki kolor mają te kredki? Zielony. Jaki kolor mają te kredki? Żółty. Jaki kolor mają te kredki? Biały. Jaki kolor mają te kredki? Czarny. Jaki kolor mają te kredki? Brązowy. Jaki kolor mają te kredki? Pomarańczowy. Jaki kolor mają te kredki? Fioletowy. Jaki kolor mają te kredki? Różowy. Dziękujemy za oglądanie. Subskrybuj nasz kanał. Zgarnij zwierzę po kształcie.
Czy potrafisz odgadnąć to zwierzę? Lew! Czy potrafisz odgadnąć to zwierzę? Pies! Czy potrafisz odgadnąć to zwierzę? Tygrys! Czy potrafisz odgadnąć to zwierzę? Kot! Czy potrafisz odgadnąć to zwierzę? Małpa! Czy potrafisz odgadnąć to zwierzę? Krowa! Czy potrafisz odgadnąć to zwierzę? Zebra! Czy potrafisz odgadnąć to zwierzę? Osioł! Czy potrafisz odgadnąć to zwierzę? Niedźwiedź. Dziękujemy za oglądanie. Subskrybuj nasz kanał. Znajdź najwyższe zwierzęta i ptaki. Czy potrafisz znaleźć najwyższe zwierzę? Tak, masz rację. To jest najwyższe zwierzę. Czy potrafisz znaleźć najwyższego ptaka? Tak, masz rację. To jest najwyższy ptak. Czy potrafisz znaleźć najwyższe zwierzę? Tak, masz rację. To jest najwyższe zwierzę. Czy potrafisz znaleźć najwyższego ptaka? Tak, masz rację. To jest najwyższy ptak. Czy potrafisz znaleźć najwyższe zwierzę? Tak, masz rację. To jest najwyższe zwierzę.
Czy potrafisz znaleźć najwyższe zwierzę? Tak, masz rację. To jest najwyższe zwierzę. Czy potrafisz znaleźć najwyższego ptaka? Tak, masz rację. To jest najwyższy ptak. Czy potrafisz znaleźć najwyższe zwierzę? Tak, masz rację. To jest najwyższe zwierzę. Czy potrafisz znaleźć najwyższego ptaka? Tak, masz rację. To jest najwyższy ptak. Dziękujemy za oglądanie. Subskrybuj nasz kanał. Nauczmy się zmysłów smaku. Istnieją cztery podstawowe zmysły smaku. Słodki, słony, kwaśny, gorzki. Poznajmy kubki smakowe i ich lokalizację na języku. Smak słodki. Kubki smakowe dla smaku słodkiego znajdują się na czubku języka. Przykłady żywności o słodkim smaku to... czekolada, lody, cukierki, owoce, smak słony. Kubki smakowe odpowiedzialne za słony smak znajdują się po obu stronach przedniej części języka. Przykłady żywności o słonym smaku to... chipsy, popcorn, frytki, oliwki. Smak kwaśny. Kubki smakowe dla smaku kwaśnego znajdują się po obu stronach języka. Przykłady żywności o kwaśnym smaku to... cytryna, ocet, jogurt, pomarańcza. Smak gorzki. Kubki smakowe dla smaku gorzkiego znajdują się z tyłu języka. Przykłady żywności o gorzkim smaku to... gorzka czekolada, kawa, lekarstwo, miodła. A teraz zagrajmy w quiz. Jak smakuje gorzka czekolada? Tak, masz rację. Ciemna czekolada ma gorzki smak. Jak smakuje popcorn? Tak, masz rację. Smak popcornu jest słony. Jak smakują cukierki? Tak, masz rację. Cukierki smakują słodko. Jak smakuje jogurt? Tak, masz rację. Smak jogurtu jest kwaśny. Dziękujemy za oglądanie. Subskrybuj nasz kanał. Zgadnij, co to za zwierzę.
czy zgadniesz zwierzę po jego dźwięku? To jest lew! Czy zgadniesz zwierzę po jego dźwięku? To jest tygrys! Czy zgadniesz zwierzę po jego dźwięku? To jest kot! Czy zgadniesz zwierzę po jego dźwięku? To jest żyrafa! Czy zgadniesz zwierzę po jego dźwięku? To jest pies! Czy zgadniesz zwierzę po jego dźwięku? To jest słoń! Czy zgadniesz zwierzę po jego dźwięku? To jest krowa! Czy zgadniesz zwierzę po jego dźwięku? To jest koń! Czy zgadniesz zwierzę po jego dźwięku? To jest zebra! Dziękujemy za oglądanie. Subskrybuj nasz kanał. Nauczmy się kształtów. Koło. Kwadrat. Trójkąt. Prostokąt. Owal. Diament. Serce.
pięciokąt. Sześciokąt. Dziękujemy za oglądanie. Subskrybuj nasz kanał.